Daj mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku. Ukaż mi, Panie, swą twarz. A bardzo jestem pierwszy raz, więc to jest dla mnie duże wyzwanie też, ponieważ to miejsce mi się jakoś kojarzy taką dosyć wysoką półką ewangelizacyjną. Więc trochę nie wiem, co tutaj robię, ale jestem pierwszy raz na tej ewangelizacji. Są takie miejsca, gdzie brat Albert jest znany, kochany, lubiany. To są też specyficzne środowiska, bo jest znany wśród artystów, wśród malarzy, wśród bezdomnych i wśród tych, którzy pełnią dzieła miłosierdzia. Ale ten rok brata Alberta jest takim rokiem, kiedy coraz większy krąg osób się interesuje bratem Albertem. I są takie osoby, które mówią, że pierwszy raz się z tym świętym spotkały tak blisko i są zafascynowani postacią tego człowieka. Na koniec roku miłosierdzia papież Franciszek ogłosił święto ubogich i to tak się dobrze wpisuje, że w tym roku jest ono po raz pierwszy. I praktycznie to nie chodzi tylko o jeden dzień, tylko o cały tydzień, który będzie poprzedzał dzień 19 listopada, bo wtedy to święto jest. Więc wtedy w Krakowie będziemy świętować razem z naszymi ubogimi. Będą różne z tym związane wydarzenia, więc warto śledzić. Jeszcze nie ma konkretów, ale od niedzieli 12 listopada do niedzieli 19 listopada będzie wielkie święto ubogiego. Orędzie na ten dzień już jest, więc warto poczytać, co papież Franciszek mówi właśnie nam o tym święcie i o tym, jak to jest ważne dla nas, żeby spotkać się z taką prawdą, czym jest ubóstwo. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości. I w tej drodze zaufania, w tym byciu przy Panu Bogu, też jest ważne to, żeby zobaczyć, że my jesteśmy wolni. To nie jest tylko tak, że się tak mówi, że tak jest. Ale czasem jak mówimy o naszej posłudze wśród bezdomnych, no my nic nie możemy zrobić, jak ktoś nie chce. On może siedzieć po uszy w błocie i my go nie wyciągniemy z tego błota, póki on nie chce. I można się starać, nie? Można. Ale chodzi o to, żeby tak z tym człowiekiem być, żeby on sam chciał z tego błota wstać. A to nie jest już takie proste. Bóg tak chce z nami być, nawet w tym naszym takim popapranym życiu, żebyśmy my wreszcie odkryli, że to nie jest naturalna przestrzeń życia, błoto dorosłego człowieka. Żebyśmy sami chcieli dojść tam, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie możemy się rozwijać. On nam ciągle wierzy, że mamy coś pod tym sufitem, nie tylko szpilki, tak jak ja, ale że tam jest jeszcze coś więcej. Nie? Zobaczcie, jakie jest zaufanie Pana Boga i taka cierpliwość. Wczoraj była Ewangelia o tym, że gospodarz wzywał do winnicy i bez względu na to, kto kiedy przyszedł, to mu zapłacił tak samo. Nie? No, wnerwiacz się włącza. Ktoś pracował godzinę i tyle samo, co ci co 8, no. Ale Pan Bóg jest słowny. On jak powiedział, że tyle da, to nikomu się krzywda nie stała. Jak powiedział, że kocha, to kocha. Nawet jak to będzie za 5:12. Bo On mi ufa, że będę szedł do tego domu, którym jest On. Ale zobaczcie, na tym obrazie jest jeszcze jeden szczegół, który do mnie najbardziej przemawia. Jak już się ocknęłam z tego serca, to zobaczyłam, że Pan Jezus ma trzcinę. Pan Jezus ma w dłoni trzcinę. To jest obraz, który przedstawia Chrystusa, nie? Króla. My wiemy, że w ręce króla jest berło. Berło to jest taki atrybut władzy, mocy, chwały. A chwałą Boga jest człowiek żyjący. Skoro Bóg tutaj trzyma w dłoni tą trzcinę, to ja się najbardziej odnajduję w tej trzcinie. Moje życie jest słabe. Moje życie często jest jakoś połamane, nadłamane. Jest kruche. I teraz jest pytanie,
tu już jest wolność i zaufanie do mnie. W czyjej dłoni chcę, by moje życie było? Mogę być albo w dłoni Boga, albo w dłoni nieboga. Nie ma próżni. Muszę wybrać. I Chrystus na tym obrazie trzyma trzcinę. On tej trzciny nadłamanej nie dołamie. Tylko w jego dłoni mogę być pewny, że moje życie będzie chwałą Boga. Samo w własnych siłach to by już wióry z tej trzciny były. Ale w dłoni Boga to życie nabiera zupełnie innego kształtu. W dłoni Boga moje byle jakie życie może mieć właśnie wartość berła. Im ta trzcina jest bardziej krucha i bardziej byle jaka, tym bardziej się pokazuje taka moc Pana Boga, że On z tej właśnie bardzo połamanej trzciny jest w stanie zrobić coś pięknego. Że to moje bardzo połamane życie może być chwałą Boga, ale chwałą Boga jest człowiek żyjący, nie wegetujący. Nie człowiek, który tak od pierwszego do pierwszego, czy nie wiem kiedy tam, bo nie dostaje pieniędzy, czy od 15 do 15. Chwałą Boga jest człowiek, który żyje. A człowiek jak żyje, to ma serce. A żeby człowiek z sercem był żyjący, to serce musi bić. Nie ma innej ponoć opcji. Wiele rzeczy już się udało zrobić, ale bez serca jeszcze żaden człowiek nie przetrwał chyba. Chyba, że o czymś nie wiem. Więc Bóg jest kimś, kto może, ma moc trzymania w dłoni mojego życia i w całym tym trzymaniu On mi daje cały czas wolność. Ja mogę z tej dłoni się wyrwać i powiedzieć nie. Ja chcę spróbować inaczej. I jak przyjdę jeszcze bardziej pokiereszowany, to On znowu będzie to moje życie zbierał.